Witam wszystkich, mówi Zofia z Krakowa. Dzień 14. Wytrwała modlitwa w duchu. Przez wieki wytrwała modlitwa była uważana za kluczowy element postępu Królestwa Bożego na ziemi. Ci z nas, którzy wychowali się w kulturze zachodniej, oczekują szybkiego rozwiązania swoich problemów. Wielokrotnie taka postawa szybkich rozwiązań wkrada się także do naszego życia modlitewnego. Często bywa tak, że modlimy się o coś od czasu do czasu, ale brakuje nam wytrwałości. Prawda jest taka, że wytrwała modlitwa, podobnie jak wspólna modlitwa, nie jest opcją, ale koniecznością, jeżeli mamy odnieść zwycięstwo nad naszym przeciwnikiem w życiu osobistym i zbiorowym. Ci, którzy są gotowi na spotkanie z Jezusem, będą wiedzieli na podstawie osobistego doświadczenia, co to znaczy być wytrwałym w modlitwie, gdyż to ona odegrała kluczową rolę w przygotowaniu ich na to wielkie wydarzenie. Sam Jezus dobrze zdawał sobie sprawę z potrzeby wytrwałości w modlitwie. Wiele razy poświęcił jej całą noc. W 18 rozdziale Ewangelii Łukasza opowiedział historię, która wyraźnie wskazywała na to, że każdy wierzący powinien być wytrwały w modlitwie. Dwa poniższe stwierdzenia jasno przekazują jego myśl. Ewangelista Łukasz poprzedza przypowieść następującymi słowami. Powiedział im też podobieństwo o tym, że powinni zawsze się modlić i nie ustawać. Łukasz 18:1. Celem tej przypowieści było pouczenie nas o tym, że wytrwałość w modlitwie jest niezbędna. Zatem Jezus wyraźnie nauczał, iż powinniśmy zawsze się modlić i nie ustawać w modlitwie, aż otrzymamy odpowiedź. W tym fragmencie grecki czasownik ma formę ciągłą, co oznacza, że nie powinniśmy przestawać się modlić. A oto drugie stwierdzenie podkreślające znaczenie wytrwałości w modlitwie. Czyżby Bóg nie wziął w obronę swoich wybranych, którzy wołają w Niego, do Niego we dnie i w nocy, chociaż zwleka w ich sprawie? Werset 7. Tutaj także Jezus naucza, że często Boża odpowiedź na nasze modlitwy jest uzależniona od tego, czy wołamy do Niego we dnie i w nocy. Szybka modlitwa nie przyniesie owocu, jaki jest efektem modlitwy konsekwentnej i wytrwałej. Ellen White wyczuwała duchową słabość ludu Bożego w jej czasach. Zapytała anioła Bożego, z czego to wynika. Zwróćmy uwagę na jego odpowiedź. Zapytałam anioła, dlaczego w Izraelu brakuje wiary i mocy. Oto co odpowiedział. Zbyt szybko puszczacie dłoń swojego Pana. Zanoście swoje błagania przed tron Boga i trwajcie w mocnej wierze. Obietnice są pewne. Wierzcie, że otrzymacie to, o co prosicie, a stanie się tak. Następnie wskazano mi przykład Eliasza. Doświadczał uczuć podobnych do naszych i modlił się żarliwie. Jego wiara przetrwała próbę. Siedmiokrotnie modlił się przed Panem i w końcu chmury pojawiły się. Wielu z nich także zbyt szybko puszcza dłoń swojego Pana. Musimy uczyć się, jak wytrwać przy Nim w modlitwie. Do osobistych rozmyśleń i do dyskusji. Pierwsze. Co oznacza wytrwanie z Bogiem w modlitwie? Drugie. Czy uważasz, że kultywowanie wytrwałej modlitwy jest łatwe dla przeciętnego chrześcijanina w świecie zachodu? Dlaczego tak? Nie. Trzecie. Co Jezus powiedział o ważności wytrwania w modlitwie? Cztery. Anioł podał Ellen White powód tego, dlaczego w obecnych czasach w Kościele Bożym w tak nikłym stopniu objawia się Jego moc. Jaki był to powód? Aktywność modlitewna. Zadzwoń do swego partnera modlitewnego i porozmawiaj z nim o powyższym studium. Módlcie się. Pierwsze, o to, aby Bóg dalej błogosławił was swoim świętym duchem. Drugie, o to, aby Bóg uczył was, jak być wytrwałym w modlitwie. Trzecie, o osoby na waszej liście modlitewnej. Wykorzystaj w swojej modlitwie poniższy tekst biblijny. Zawsze się radujcie, bez przestanku się módlcie, za wszystko dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Chrystusie Jezusie względem was. 1 Tesaloniczan 5, 16-18. Spraw, Panie, abyśmy modlili się do Ciebie nieustannie, aż dokonasz w nas ożywienia. Abyśmy w wytrwałej modlitwie pamiętali również o zanoszeniu dziękczynienia za błogosławieństwa, którymi nas obdarza. Amen.